Dzień dobry. I jeszcze jedno pytanie. Jak się ma oczyszczanie do chorującej tarczycy? Jeśli Twoja tarczyca choruje, cierpisz na niedoczynność, Hashimoto, to bardzo serdecznie polecam Ci oczyszczanie z ajurwedą jako coś, co robisz 2 razy do roku. A szczególnie polecam Ci oczyszczanie wątroby, bo wiem z doświadczenia, że wątroba jest ważnym ogniwem tych wszystkich zmian, które łańcuchowo dzieją się w chorującym ciele. Odciążenie wątroby w sensie fizycznym, uwolnienie tego, co tam zalega, ale również w sensie emocjonalnym, uwolnienie stłumionej, schowanej w wątrobie złości, frustracji i agresji przynosi taki naprawdę głęboki oddech i tarczyca może zacząć się regenerować, a hormony zaczynają się normalizować. I nawet jeśli nadal je będziesz przyjmować, to sama zobaczysz, jak wiele moich klientek, że dawki hormonów idą w dół.